Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie grudnia. Jeśli chodzi o mój czytelniczy grudzień, to udało mi się przeczytać 7 książek. 3 z nich to były takie książki typowo świąteczne, a reszta to książki, które przeczytałam w ramach mojego maratonu, czyli książki, które wybrałam ze względu na to, że już bardzo, bardzo długo czekały na to, aż w końcu je przeczytam. No i właśnie końcem grudnia, ten ostatni tydzień grudnia, to był ich czas, ale nie uprzedzajmy faktów i zacznijmy od początku, czyli właśnie od tych książek świątecznych. I pierwsza książka, którą udało mi się przeczytać w grudniu, to była książka Romans pod choinkę Katarzyny Bester. To była książka, którą wybrałam bardzo spontanicznie. Tutaj wkleję Wam okładkę, ponieważ ja tę książkę czytałam na Legimi, także nie mam jej fizycznie w formie papierowej. Natomiast wybrałam tę książkę ze względu na to, że ma ładną okładkę, jest oczywiście książką świąteczną, a właśnie takich książek wtedy szukałam, oraz ze względu na to, że akcja tej książki rozgrywa się w Nowym Jorku, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę w Nowym Jorku dzieje się mniej więcej pierwsza połowa książki, a później ta akcja przenosi się do Londynu, także to nie jest tak, że cały czas w tym Nowym Jorku jesteśmy. Natomiast już abstrahując od tego, to jest to historia mężczyzny, który nazywa się Roy i w ogóle pierwsze zdanie opisu tej książki brzmi: Roy Colton się nie zakochuje. I ja nie wiem, dlaczego ta książka, to zdanie nie było dla mnie takim trigger warningiem, żeby stwierdzić, okej, to nie jest książka dla mnie, no bo to właśnie brzmi tak bardzo, wiecie, tak sztampowo strasznie i tak, bardzo, nie wiem nawet jakiego słowa tutaj użyć, ale bardzo kiczowato, że wiecie, mamy głównego męskiego bohatera, który jest takim typem totalnego kasanowy, który tylko gdzieś tam randkuje, sypia z kobietami, ale zupełnie ich nie traktuje poważnie, aż do momentu, kiedy trafi na tą jedyną, kiedy też się w końcu zakocha, kiedy pozna smak miłości, no i wtedy oczywiście całkowicie przewartościuje swój światopogląd i okaże się, że wcale nie jest taki zły, jaki nam się na początku wydawał. Jest to książka, która według mnie jest napisana naprawdę bardzo źle. To jest w ogóle tutaj mały spoiler, książka, którą ja umieszczę w najgorszych książkach przeczytanych przeze mnie w minionym roku, ponieważ w zasadzie niewiele elementów w tej książce mi się podobało. No może poza tym, że główna bohaterka jest niewidoma i to był rzeczywiście fajny motyw, ponieważ jednak reprezentacja osób niewidomych jest bardzo znikoma w literaturze, szczególnie w takiej literaturze powiedzmy mainstreamowej, w takich wiecie, typowych książkach obyczajowych, romansach. Raczej za często się takich bohaterek nie spotyka, one zazwyczaj są wiecie, idealne, szczupłe, piękne itd., itd. Natomiast już nie podobało mi się to, jak autorka ten wątek pociągnęła, jak go rozwinęła, co tam się później wydarzyło, no bo to było jakby zaprzeczenie tego wszystkiego, co na początku o tej bohaterce myślałam. Ja już w ogóle o tej książce mówiłam w moim pierwszym tym takim mini vlogmasie, który nagrywałam. Także też tutaj nie będę się jakoś bardzo rozgadywać. Podlinkuję Wam po prostu link nad moją głową, żebyście mogli sobie zobaczyć takie moje wrażenia na świeżo po lekturze, na bieżąco. Natomiast podtrzymuję to, co mówiłam, to znaczy, że jest to książka przede wszystkim fatalnie napisana. Naprawdę ta książka jest napisana tak źle, że aż mnie boli, jak o tym myślę. Te dialogi są okropne i w ogóle początek tej książki jest strasznie wulgarny. Roy, czyli główny bohater, mieszka, znaczy nie mieszka, ale ma taki bardzo bliski kontakt ze swoją ciotką, ponieważ on został w dzieciństwie porzucony przez swoich rodziców. No i właśnie ta ciotka zajmowała się głównie jego wychowaniem i on ma z nią teraz taką bliską relację. Natomiast ta relacja jest w ogóle jakaś dziwna, bo i ta ciotka i on strasznie dużo przeklinają. Ta ciotka w ogóle ma jakąś taką chorą relację ze swoją sąsiadką, z którą ciągle się sprzeczają, ale to jest do takiego stopnia, że one sobie robią jakieś takie, wiecie, kawały, takie pranki, na przykład sikają sobie do butów. Kobiety, które mają 70 lat, sikają sobie, uwaga, do butów. Także, naprawdę, ja po prostu momentami nie wierzyłam w to, co czytam. No i tak jak wspomniałam, ta książka na początku jest bardzo wulgarna. Tam pada dużo najróżniejszych określeń na temat sypiania z różnymi ludźmi itd., itd. Ja nie mam nic przeciwko przekleństwom, ja sama przeklinam dosyć sporo w takim życiu codziennym, natomiast nie wtedy, kiedy one są kompletnie bez sensu i są takie sztuczne i w ogóle po prostu zupełnie mi to w tej książce nie odpowiadało, w ogóle to nie miało sensu, nie miało to w ogóle, było to po prostu niesmaczne, może tak. To na szczęście później gdzieś tam pojawiało się już trochę mniej, kiedy właśnie nasz główny bohater, czyli Roy, poznał tą swoją ukochaną przyszłą, to rzeczywiście gdzieś tam się później zmieniał i ten język też troszkę się zmieniał, ale nadal była to językowo bardzo słaba książka. Fabularnie zresztą też, ponieważ tak jak wspomniałam, nie podobało mi się to, co autorka zrobiła z wątkiem tej niewidomej dziewczyny, który na początku był naprawdę bardzo ciekawy i bardzo intrygujący, to jak później został rozwiązany, zupełnie mnie nie przekonało, nie chcę Wam tutaj mówić, żeby nie zaspoilerować, ale też Roy jest takim bohaterem, takim wiecie, typowym samcem alfa, który właśnie sypia z kobietami, to są dla niego takie przygody na jedną noc i on sam w sobie nie widzi w tym nic złego, natomiast o tych kobietach ma tylko złe rzeczy do powiedzenia, to znaczy wiecie, że one są łatwe, że one są głupie, że one są puste, a nigdy jakby nie daje im szansy, wiecie, żeby porozmawiać czy coś takiego, mówi, że nie ma z nimi o czym rozmawiać, ale tak naprawdę to nie jest niczym podparte, bo on nigdy nie chce z nimi rozmawiać, zawsze gdzieś tam się wymyka, nie zostaje u nich na noc. Strasznie po prostu to jest i kreacja bohaterów, i język, i fabuła, wszystko w tej książce leży. Bardzo naprawdę mi się nie podobała i zupełnie jej nie polecam. No ale tak jak mówię, już o tej książce mówiłam więcej, więc przejdźmy już do następnej, na szczęście trochę lepszej lektury. Książki również świątecznej, ponieważ kolejna książka to książka Jak zawsze w grudniu, Emily Stone. I tutaj mamy taką troszkę słodko-gorzką historię. Znaczy tutaj ta fabuła już nie jest aż tak
taka cukierkowa, jak zwykle w książkach świątecznych bywa. Mamy tutaj troszkę takich naprawdę gorzkich sytuacji i takich naprawdę smutnych sytuacji. Czyta się to dobrze, te dialogi są w porównaniu do poprzedniej książki po prostu o niebo lepsze. Sposób pisania jest naprawdę no, dużo, dużo lepszy. Także bardzo się cieszę, że po takiej złej książce trafiłam na książkę z takiego zupełnie przeciwnego bieguna, bo chociaż to dalej jest książka świąteczna, dalej jest lekka, rozrywkowa, to jednak miała mi do zaoferowania znacznie więcej. Jak zawsze w grudniu mamy do czynienia z Josie, która nienawidzi świąt ze względu na to, że kiedy była małym dzieckiem, małą dziewczynką, to właśnie w święta jej rodzice zginęli w wypadku samochodowym i dla niej ten dzień jest po prostu, ten okres świąteczny jest bardzo trudny, bardzo ciężko jest się jej wtedy pozbierać, ona ma wtedy no, takie wspomnienia właśnie z tego dzieciństwa, myśli dużo o rodzicach, pisze też do nich takie listy, mimo że oni od lat nie żyją, to jej gdzieś tam pomaga. No i po prostu no, święta są dla niej bardzo trudne i dlatego właśnie nie jeździ do rodzinnego miasta na święta, nie spotyka się z dziadkami, rozmawia z nimi tam przez internet, przez Skype'a czy przez jakieś inne komunikatory, natomiast nie jeździ, ponieważ te wspomnienia są wciąż dla niej za trudne. I właśnie w Wigilię poznaje mężczyznę, który utknął w Londynie, bo akcja rozgrywa się w Londynie, ze względu na śnieżyce i opóźnienia lotów. Leciał do Nowego Jorku właśnie do swoich rodziców, natomiast lot został odwołany, więc Josie spędza z nim ten wigilijny wieczór. Oczywiście lepiej się poznają, spędzają naprawdę taki bardzo miły, bardzo obiecujący świąteczny czas. Natomiast któregoś poranka, tam chyba 26 grudnia, czy jakoś zaraz po świętach, Max ją no, właściwie porzuca bez słowa, to znaczy wychodzi z jej mieszkania, kiedy ona jeszcze śpi, leci do tego Nowego Jorku, w ogóle nie zostawia do siebie żadnego numeru telefonu, żadnego kontaktu, zostawia jej tylko jakiś liścik i tyle. I nie mają więcej kontaktu, ale ich drogi za jakiś czas ponownie się przetną i na tym się zatrzymam, tutaj nic więcej nie będę mówić. Natomiast jest to rzeczywiście taka historia, ta książka jest porównywana do książek typu Ten jeden dzień chyba, do książek tego rodzaju, gdzie bohaterowie są sobie przeznaczeni. My to wiemy, że oni muszą skończyć razem, natomiast oni się gdzieś tam mijają cały czas w swoim życiu, spotykają się, nie wiem, raz na pół roku, raz na kilka miesięcy, czy raz na rok, ale ciągle coś stoi im na przeszkodzie, żeby ten związek stworzyć. Natomiast tutaj ma miejsce pewien całkiem niespodziewany plot twist. Ja muszę przyznać, że się tego zupełnie nie spodziewałam i naprawdę byłam zaskoczona, także to naprawdę na plus. I mimo tego, że oczywiście dalej jest to książka świąteczna, więc dalej mamy tutaj dużo takich romantycznych historii, jakichś takich dziwnych, niemożliwych wręcz zbiegów okoliczności. To tak jak wspomniałam na początku, to jest taka słodko-gorzka historia, ona nie jest do końca taka, jakiej my byśmy oczekiwali i dzięki temu to jest tak naprawdę świetnie wyważone, fajnie zbalansowane, no i po prostu jest to coś, jeżeli nie lubicie takich właśnie typowo świątecznych, przesłodkich historyjek, a chcielibyście coś świątecznego przeczytać, oczywiście już w przyszłym roku, no bo myślę, że w styczniu już nie ma co po takie książki sięgać, to bardzo gorąco Wam polecam zwrócić uwagę na ten tytuł, bo rzeczywiście tutaj no, dostajemy coś troszkę innego, niż moglibyśmy się spodziewać. I ostatnia świąteczna książka, którą przeczytałam w grudniu, to Miłość na święta Christiny Loren i ta książka również bardzo mi się podobała. Oczywiście znowu weźcie pod uwagę, że to są książki świąteczne, wszystkie te trzy, więc pewnie gdybym czytała je w jakimkolwiek innym miesiącu w roku, to one nie zrobiłyby na mnie absolutnie żadnego wrażenia. Natomiast w grudniu mam ochotę na takie historie, z premedytacją sięgam po takie książki, wiem czego się spodziewać, też nie oczekuję po nich zbyt wiele, także tutaj muszę to zaznaczyć, bo po prostu to nie jest dobra książka, wiecie, na każdy inny czas w roku, ale na taki przedświąteczny okres jak najbardziej mogę Wam polecić. To jest z kolei historia Maylin, tam chyba 26 czy 7-letniej kobiety, która co roku święta spędza ze swoją rodziną, to znaczy jej matka i ojciec są po rozwodzie, natomiast oni się dalej przyjaźnią, mają też takich przyjaciół rodziny, którzy też mają dzieci, oni wszyscy razem dorastali, to jest taka, wiecie, teoretycznie nie rodzina, bo to są obcy dla siebie ludzie, ale są ze sobą tak związani i tak się traktują, że są niemalże jak rodzina. No i właśnie co roku spędzają święta w takim domku wakacyjnym, no chciałabym powiedzieć letniskowym, ale jednak skoro spędzają tam święta, to może nie do końca letniskowym, ale wiecie, w takim domku, gdzie na co dzień nikt nie mieszka, spędzają te święta wszyscy wspólnie, ale w te święta, które zaczynają się w tej książce, okazuje się, że właściciele tego domku postanawiają ten domek sprzedać. I są to prawdopodobnie ostatnie święta Maylin właśnie w tym domku, a to jest dla niej taka oaza spokoju, takie bezpieczne miejsce, do którego ona chce wracać, w którym ona czuje się dobrze i absolutnie nie wyobraża sobie świąt gdziekolwiek indziej. I też ma pewien problem, ponieważ od lat jest zakochana w swoim, no można powiedzieć, przyszywanym bracie tak naprawdę, ponieważ jest to syn przyjaciół rodziców. Od zawsze traktowali siebie jak rodzeństwo, a Maylin jest w nim od lat zakochana. I nie wie do końca, jak sobie poradzić z tym uczuciem, co z tym zrobić, czy powinna coś mówić, czy nie powinna, czy to zniszczy ich przyjaźń, jak to w ogóle będzie. No i w związku z tym, że nie jest do końca szczęśliwa w swoim życiu, nie do końca wie, czego chce, a jeszcze jak grom z jasnego nieba spada na nią ta informacja o sprzedaży domku, wracając po świętach na lotnisko, ulega wypadkowi samochodowemu. I okazuje się, że kiedy się budzi, to nie budzi się w karetce pogotowia, nie budzi się w szpitalu, tylko budzi się w samolocie w drodze na święta. Mamy tutaj taką pętlę czasu, motyw pętli czasu, gdzie główna bohaterka przeżywa ten sam dzień, czy też te same kilka dni ciągle i ciągle, aż do momentu, kiedy coś zrobi w swoim życiu dobrze. Ja wiem, że wielu osobom ten motyw się nie podoba. Szczerze mówiąc, ja na początku, bo ja o tym nie wiedziałam, że ta książka zawiera taki element w sobie, też nie do końca wiedziałam, co o tym myśleć, też, no bo to było po prostu coś, czego się nie spodziewałam. Natomiast ostatecznie wydaje mi się, że nie jest to jakieś bardzo... Nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, ponieważ ten motyw w pewnym momencie się gdzieś tam rozpływa. To znaczy mamy tutaj taką sytuację, że bohaterka musi zrobić
swoim życiu coś takiego, wiecie, coś, co ona chce rzeczywiście zrobić, żeby ten dzień przeżyć, żeby jej nie cofnęło z powrotem do przeszłości, żeby nie musiała tego przeżywać od nowa. I w pewnym momencie ona zaczyna robić te wszystkie rzeczy, które by chciała, ale których zawsze się bała. No i te dni jakoś tak płyną, więc ta pętla czasu nie jest aż taka, wiecie, widoczna. To nie jest tak, że ciągle powtarzamy te same sytuacje. Może na początku przez dosłownie, nie wiem, kilka pierwszych rozdziałów, ale później, tak jak wspomniałam, to się gdzieś tam rozmywa, tak naprawdę to zanika, więc nie było to coś, co by mi jakoś strasznie przeszkadzało. Sama książka jest bardzo przyjemna, taka naprawdę bardzo, bardzo świąteczna. Tutaj ten klimat świąteczny rzeczywiście jest. Oczywiście to jest książka romantyczna, więc też ten romans tutaj się pojawia, książka taka obyczajowo romantyczna. Mamy też inne wątki, natomiast zdecydowanie na pierwszym, na głównym planie jest ta relacja romantyczna głównej bohaterki. To, jak ona się później rozwija, to, co tam się dzieje. To jest właśnie jedna z tych książek takich turbosłodkich, gdzie my wiemy, do czego to zmierza, wiemy, że będzie szczęśliwe zakończenie, ale tak jak wspomniałam, nie przeszkadza mi to zupełnie. A też ten duet autorski, czyli Christina Loren, to są dwie przyjaciółki, Christina i Loren, które piszą razem książki. One napisały kilka książek. W Polsce została jeszcze wydana książka Podróż nieślubna, która też została bardzo ciepło przyjęta. Ja tę książkę miałam okazję czytać w czerwcu 2020 chyba, z tego co pamiętam, więc też na pewno o niej na moim kanale wspominałam w jakimś podsumowaniu. I też wiedziałam, że po prostu ten styl pisania mi odpowiada. Te żarty, te dialogi są dosyć zabawne, nie są jakieś takie sztuczne, właśnie nie przeszkadzają mi, tylko naprawdę świetnie się przy nich bawię. I tak samo było właśnie tutaj. Także mimo tego, że może nie jest to jakaś wybitna literatura, to naprawdę można się przy niej fajnie bawić i bardzo gorąco mogę ją polecić na ten właśnie taki około świąteczny czas, więc jeżeli w przyszłym roku, w grudniu będziecie szukać jakichś świątecznych lektur, to pamiętajcie o książce Jak zawsze w grudniu i o książce Miłość na święta, bo to są takie książki, które zdecydowanie mogę polecić. Odchodząc już od tych książek świątecznych, teraz mam jeszcze cztery książki, które czytałam w ramach tego maratonu, tego wyzwania, gdzie wyczytywaliśmy książki ze swoich półek, które gdzieś tam nam zalegały. I pierwszą książką, którą skończyłam w tym maratonie, była książka Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I ja wiem, że to jest książka, która powstała na podstawie filmu, to znaczy nie odwrotnie, tylko tutaj film był pierwszy, a później została napisana książka do tego filmu. Wiele osób mi o tym mówiło, wiele osób mi mówiło, że film jest zdecydowanie lepszy. I rzeczywiście tak jest. To znaczy, tutaj po prostu ta fabuła jest taka bardzo płytka, bardzo to wszystko jest takie powierzchowne. Te wszystkie tematy, które są tutaj poruszone, my wiemy, że one są i jakby widzimy, że tam coś jest głębokiego, natomiast one są tylko tak, wiecie, liźnięte dosłownie. Po prostu brakuje miejsca, ta książka jest za krótka na to, żeby to wszystko zostało rozwinięte. A mamy tutaj naprawdę świetnych bohaterów, świetną postać nauczyciela, naprawdę ważne tematy poruszone, bo to jest w ogóle historia grupki nastolatków, którzy trafiają do takiej bardzo renomowanej szkoły, takiej bardzo prestiżowej szkoły, która ma taką wieloletnią tradycję, ma swoje zasady, ale pojawia się nowy nauczyciel języka angielskiego, który trochę od tych zasad odchodzi, który ma takie bardzo współczesne podejście do nauczania, taki bardzo współczesny sposób myślenia, bardzo no, innowacyjny jak na tamte czasy, bo tutaj akcja rozgrywa się jakoś, nie wiem, w latach 80. czy jeszcze wcześniej, jakoś wiele lat temu w każdym razie. No i to nie podoba się oczywiście władzom tej szkoły, nie podoba się dyrektorowi, nie podoba się rodzicom uczniów również, ale ma to naprawdę bardzo głębokie przesłanie, to znaczy mogłoby mieć, gdyby właśnie ta książka miała szansę zostać należycie rozwinięta, no ale z tego co słyszałam, to wszystko właśnie jest rozwinięte w filmie. Także bardzo bym chciała ten film obejrzeć i mam nadzieję, że naprawdę mi się spodoba. To jest w ogóle taka książka, która klimatem bardzo przypomina mi Tajemną historię Donny Tartt. Także jeżeli podobała Wam się Tajemna historia, to jest duża szansa, że ta książka, albo może właśnie bardziej film, również będzie w Waszym guście i również Wam się spodoba, także tak tutaj tylko zaznaczam. No a ja ze swojej strony dodam tylko tyle, że czuję się zainteresowana, zaintrygowana, natomiast ta książka nie spełniła moich oczekiwań, ale jednocześnie zainteresowała mnie na tyle, że bardzo chciałabym obejrzeć film, jeżeli tylko będę miała taką okazję. Kolejna książka to był dla mnie Rerit, czyli książka, którą przeczytałam powtórnie, a są to Listy na wyczerpanym papierze, czyli listy Jeremiego Przybory i Agnieszki Osieckiej. Ja tę książkę czytałam, no nie wiem, myślę, że 10 lat temu, gdzieś jak byłam mniej więcej, nie wiem, koniec gimnazjum, początek liceum, jakoś tak. No i wtedy, jako wiecie, dla takiej romantycznej nastolatki, ta książka wydawała się po prostu najpiękniejszą rzeczą, jaka istnieje, bo te listy naprawdę są przepiękne, one są napisane takim językiem, tu jest tak wiele przepięknych cytatów. Naprawdę, no wydaje mi się, że ciężko spotkać coś takiego w literaturze, takie tak pisane listy, szczególnie współcześnie, bo po pierwsze współcześnie już mało kto te listy pisze, a po drugie nie wiem, kto jeszcze pisze tak pięknie, jak pisał Jeremi Przybora i Agnieszka Osiecka, którzy oboje no, mieli jednak z poezją wiele wspólnego. Także naprawdę dla samej takiej przyjemności obcowania z niesamowitym językiem, z przepiękną, no taką literacką ucztą wręcz, naprawdę bardzo warto te listy przeczytać. Natomiast muszę przyznać, że tym razem nie wywarły na mnie już aż takiego wrażenia, jakie wywarły za pierwszym razem. Wydaje mi się, że to dlatego, że po pierwsze czytałam je drugi raz, po pierwsze jestem już no, dużo dojrzalsza niż byłam wtedy, ale też uświadomiłam sobie, że to jest jednak historia miłosna, ale jednocześnie jest to romans żonatego mężczyzny z dużo młodszą, niemalże dwa razy młodszą od siebie kobietą. Romans w dodatku, który unieszczęśliwił wiele osób, bo po pierwsze sami zainteresowani, czyli i Jeremi Przybora i Agnieszka Osiecka, no, nie byli do końca w tej miłości szczęśliwi, ta miłość zresztą nie przetrwała, jak i zresztą no, żona na przykład Jeremiego Przybory, która była tą kobietą zdradzaną w związku małżeńskim, która nigdy nie była tak kochana przez swojego męża, jak była właśnie Agnieszka Osiecka. Także no,
No to naprawdę jest taka trudna miłość i trudna historia, jak się o tym pomyśli. Natomiast rzeczywiście są to piękne listy, są to piękne słowa. Także tak jak wspomniałam, dla tego obcowania z tak niesamowitą literaturą naprawdę, naprawdę warto to przeczytać. I aż ciężko uwierzyć, że to jest jednak prywatna korespondencja, że ktoś to pisał bez takiego zamiaru wydania tego, bo no, aż nie chce się uwierzyć, że ludzie codziennie pisali takim językiem, codzienne listy, takie wiecie, zwykłe do siebie, pisali w tak przepiękny sposób, jakby bez właśnie takiego planu, że to kiedyś zostanie wydane w formie książki. Także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji przeczytać listów Jeremiego Przybory i Agnieszki Osieckiej, no to na pewno warto chociaż raz w życiu to zrobić. Przedostatnia już książka to jest przedziwna książka, jedna z na pewno najdziwniejszych książek, jakie ja w życiu czytałam, a jest to Piranesi. W ogóle przepiękna okładka, przepiękne wydanie tej książki, natomiast sama książka jest tak dziwaczna, że ja do tej pory nie potrafię określić, czy ta książka mi się podobała, czy nie, co ja o niej właściwie myślę. Tutaj mamy historię właśnie tego tytułowego Piranesiego, który niby jest człowiekiem, niby nie do końca człowiekiem, który mieszka w jakimś dziwnym, wielkim domu, gdzie są jakieś westybuły, w ogóle jakieś dziwne labirynty i tak dalej. I ma pewnego przyjaciela, który przychodzi do niego dwa razy w tygodniu, z którym spotyka się dwa razy w tygodniu i który coś tam mu opowiada, dla którego on robi pewne zadania. To wszystko jest takie strasznie enigmatyczne i strasznie naprawdę tajemnicze. Tak naprawdę ja do końca nie wiedziałam, o co w tej książce chodzi. W ogóle pierwsza połowa to dla mnie była totalna zagadka. Zupełnie nie mogłam się w tym odnaleźć. Druga połowa według mnie trochę przyspiesza i jest no, dużo lepsza jednak. Można się w tą historię gdzieś tam bardziej zaangażować, bardziej podjąć się prób jakichś interpretacji tej historii. Natomiast no, ja dalej nie wiem, co o tej książce myśleć, bo ona po prostu jest tak dziwna i tak niejednoznaczna, że bardzo ciężko mi tutaj cokolwiek na jej temat powiedzieć. Oczywiście to się częściowo na koniec wyjaśnia, czym jest ten dom, kim jest Piranesi. Natomiast to jest jakby tylko ta warstwa fabularna, ta warstwa, którą przekazała nam autorka, ale jednocześnie ta książka to jest naprawdę szereg najróżniejszych interpretacji, można ją analizować na mnóstwo sposobów, można sobie wyobrazić i można myśleć, że ten dom jest tysiącem innych rzeczy niż jest tutaj przedstawione. Także szalenie ciekawa książka taka do rozmów. Jeżeli prowadzicie jakieś kluby dyskusyjne albo bierzecie udział w jakichś klubach dyskusyjnych, to myślę, że warto tę książkę polecić, bo naprawdę można o niej rozmawiać bardzo, bardzo długo, ale ja nie jestem do końca pewna, czy mi się ta książka podobała. Także to jest taka książka, którą ciężko mi jest ocenić, do której ciężko mi jest się odnieść. Nie wiem, może ona musi troszkę w mojej głowie odleżeć. Jest na pewno bardzo dziwaczna i to jest w zasadzie wszystko, co ja o tej książce mogę powiedzieć. I ostatnia książka, która na pewno nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeżeli oglądaliście mój filmik pod tytułem Najlepsze książki 2021 roku, a jest to książka Ślady Jakuba Małeckiego. Właśnie tam o tej książce już wspominałam, ponieważ rzutem na taśmę ta książka załapała się do topki minionego roku. To jest zbiór opowiadań. Książka Jakuba Małeckiego, która na mojej półce leżała od dosyć dawna i taka książka, która gdzieś tam mi, wiecie, wisiała i mnie męczyła z tyłu głowy, że no jak to, tak uwielbiasz tego autora, a jeszcze tej książki nie przeczytałaś. Ale nie przeczytałam jej ze względu właśnie na to, że jest to zbiór opowiadań i troszkę się po prostu bałam, że jednak opowiadania to nie do końca dla mnie, że to nie będzie to samo, ale na szczęście tak się nie stało, ponieważ mimo tego, że to są opowiadania, to one się ze sobą łączą. Może nie w jakiś taki bardzo dosłowny sposób, że nie da się ich czytać oddzielnie, ale jednak się ze sobą łączą. Każda postać się przewija później w kolejnych opowiadaniach, bo jest to właśnie taka jedna spójna historia na temat śladu, jaki pozostawiamy w życiu innych ludzi. Przynajmniej ja to tak rozumiem, nie wiem, być może moja interpretacja jest błędna. Natomiast każda historia tutaj pokazuje, że każdy bohater pozostawił ślad w życiu innych bohaterów, pomimo tego na przykład, że już nie żyje, że umarł i że po prostu już nie ma go w świecie bohaterów, to jednak ci bohaterowie dalej o nim mówią, dalej o nim pamiętają. No i właśnie tym są dla mnie te tytułowe ślady. Oczywiście to jest również Kuba Małecki, czyli wiadomo jaki język, przepiękny styl pisania, takie troszkę, wiecie, takie historie na granicy realizmu magicznego. Ja pamiętam chyba jakiś wywiad, albo może sobie to wymyśliłam, albo gdzieś rzeczywiście taki wywiad czytałam z Jakubem Małeckim, kiedy on mówił, że on nie chce, aby jego książki były zaklasyfikowane jako realizm magiczny, że on chce być właśnie tak pomiędzy, na pograniczu. I rzeczywiście to tak jest. Nie wiem, czy ja sobie to wymyśliłam w swojej głowie, czy on rzeczywiście tak kiedyś powiedział, ale ja bardzo mocno to czuję, to co on chciał tutaj pokazać, nie tylko w śladach, ale w ogóle we wszystkich swoich książkach, że to są rzeczywiście takie książki z pogranicza, że to nie do końca jest realizm magiczny, bo te wszystkie takie elementy nadprzyrodzone nie są jakieś bardzo dosłowne, ale one jednak tam są, one gdzieś się tutaj przewijają w tych historiach. Także bardzo mi to odpowiada, bardzo mi się podoba w ogóle pisarstwo Jakuba Małeckiego, ale myślę, że jeżeli to nie jest Wasz pierwszy mój film na tym kanale, to o tym już doskonale wiecie. Także Ślady bardzo gorąco Wam polecam. No i zdecydowanie jest to jedna z najlepszych książek tego autora jak dla mnie. Moją taką osobistą topką jest Rdza, Saturnin, Ślady właśnie, Dygot i Horyzont. To są takie dla mnie najlepsze książki. Troszkę mniej lubię Nikt nie idzie, Święto ognia czy na przykład Josefa. No i właśnie Ślady to jest ten taki brakujący element, który w końcu wskoczył na swoje miejsce, także bardzo się cieszę, że ta książka jest w końcu za mną. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje czytelnicze podsumowanie grudnia. Tutaj mam 5 książek, natomiast 2 czytałam na Legimi na czytniku, tak więc nie mam ich fizycznie ze sobą. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy zgadzacie się z moimi opiniami, albo czy wręcz przeciwnie. Bardzo jestem tego ciekawa. Nie jak zawsze dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!